Znakomicie! Zaoszczędziłem dziś 50 mońków. Znakomicie. Kochanie, no zobacz. Zakupów zostało mi dziś 20 mońków. No właśnie. Ile to już odłożyliśmy? Pytasz o nasze oszczędności? Tak. No nie wiem, chyba już z jakieś 2500. No, no. Całkiem sporo. No tak, ale jakby... no nie jest to dobre. Zupełnie bez sensu. A o czym myślisz? Co tak mruczysz pod nosem? No nie podoba mi się, no. Ale mniejsza. Chodźmy spać. No jak już zacząłeś, no mów mi tu teraz. Zastanawiam się nad tym naszym oszczędzaniem. I co? Za mało? Nie, nie o to chodzi. Widzisz, to jest tak. Od kilku miesięcy zaczęliśmy oszczędzać, to znaczy gromadzimy nadwyżki finansowe. Nasze oszczędności to ta część naszych dochodów, których nie wydajemy w danej chwili na konsumpcję, a moglibyśmy kupić to czy tamto. No i w czym problem? W tej skarpecie. Nie rozumiem. Co ci się w niej nie podoba? Skarpeta całkiem ładna, ale trzymanie pieniędzy w skarpecie jest trochę bez sensu. Wiem. A gdyby schować je w bieliźniarce? Nie chodzi mi o złodzieja. Chociaż to też, ale trzymanie pieniędzy w domu jest niebezpieczne. Chodzi mi o to, że nasze oszczędności tracą na wartości. Jak to? No tak, mamy w kraju niską inflację. Ale zawsze, kiedy trzymamy nasze oszczędności w skarpecie, to tracimy. To co zrobić? Wpłaciłbym je do banku albo jakoś korzystnie zainwestował. A w co chcesz zainwestować? Pamiętaj, że to nasze jedyne oszczędności. Wiem, ale widzisz, kiedy pieniądze trzymamy w skarpecie, to są one zupełnie bezproduktywne. Gdyby tak robili wszyscy, to marnie by wyglądała nasza gospodarka. Pieniądze muszą pracować. Najlepiej, kiedy są inwestowane. Ale inwestycja to ryzyko. No owszem, i my wcale nie musimy go ponosić. Kiedy wpłacimy pieniądze do banku, bank może je pożyczyć jakiemuś przedsiębiorcy, który zainwestuje je w swoją fabrykę. I kiedy odda dług bankowi, bank zarobi, a my nie stracimy, bo przecież otrzymamy od naszej lokaty należne odsetki. To bank ponosi ryzyko pożyczenia pieniędzy przedsiębiorcy. Za to ryzyko pobiera opłatę, dlatego kredyty są wyżej oprocentowane niż lokaty. Rozumiem. Lokujemy pieniądze i bank je pożycza komuś, kto inwestuje. Czyli nie inwestując, inwestujemy. Właśnie. Nasze pieniądze zaczynają pracować. Czyli jak to działa? Wynalazca wpłaca pieniądze do banku. Przedsiębiorca dostaje kredyt i rozwija swoją fabrykę. Wynalazca dostaje odsetki od lokaty. Przedsiębiorca za pieniądze z banku rozwija swoją fabrykę i zaczyna więcej zarabiać. Ale zarabia także bank. I wszyscy są zadowoleni. No właśnie tak to działa. Gospodarka to system naczyń połączonych. Już się tego nauczyłem, odkąd jestem przedsiębiorcą. W gospodarce jest tak, że im większe oszczędności mają obywatele, tym większych inwestycji w gospodarce można się spodziewać. Oszczędnością i pracą ludzie się bogacą. Otóż to. Ale wiesz, nad czym się zastanawiam? Nad czym? A może byśmy tak sami zainwestowali nasze oszczędności? To znaczy? No może by tak kupić akcje na giełdzie? Czy może obligacje Skarbu Państwa? Są też inne formy inwestowania. Dzieła sztuki, nieruchomości, inwestycje to wszystkie takie nakłady. Wydatki, które mogą przynieść dochód, zysk. Oczywiście, nie ma zysku bez ryzyka. Ryzyka? Ryzyka. Nawet trzymając pieniądze w skarpecie ryzykujemy, że okradnie nas jakiś łotr. Z tego trzymania mońków w skarpecie oczywiście nie będziemy mieli żadnych odsetek. Wartość naszych oszczędności będzie spadać. Trzymając pieniądze w banku, dostaniemy odsetki. Podejmujemy małe ryzyko, dlatego nasze odsetki nie będą bardzo wysokie. Kiedy chcielibyśmy zarobić więcej, to musielibyśmy przyjąć większe ryzyko. Na przykład na giełdzie.
Możemy więcej zyskać, ale możemy też stracić. Przestraszyłeś mnie z tym złodziejem. Rzeczywiście. Kiedy nie ma nas w domu, strach pomyśleć. Stój! Gdzie biegniesz? Do banku. Poczekaj, już noc. Bank jest zamknięty. Pójdziemy jutro. No dobrze, masz rację. Dobrej nocy, kochanie. Śpij, mój skarbie.